Lila. Cezary Andrzej Krajewski. Wydanie drugie. Ojcu. Prolog. Historia oparta na faktach, będąca dramatem wojennym, przedstawiająca wydarzenia z lat 1925-1945, obrazująca przełomowe momenty w dziejach narodu polskiego. Główną i tytułową bohaterką jest młoda i waleczna dziewczyna Lila, zmagająca się z rzeczywistością, w której się znalazła. Uczestniczka tajnych kompletów w zakresie szkoły średniej. W wieku 16 lat wstępuje w szeregi podziemnego państwa polskiego, Armii Krajowej. W konspiracji od 1942 roku zaprzysiężona jako łuczniczka AK, pseudonim Lilka. Tak rozpoczyna się książka mojego autorstwa, będąca jednym z elementów wielowątkowego przedsięwzięcia, którego pozwoliłem sobie nazwać projekt Lila, składającego się m.in. z fabuły, z serialu, gotowy scenariusz, odcinka pilotażowego słuchowiska nagranego z grupą zaprzyjaźnionych aktorów, spektaklu teatralnego, nad którym trwają prace realizacyjne, adaptacji scenicznej podjął się Witold Bieliński, reżyserii Tomasz Grochoczyński, e-booka, audiobooka, którego pozwoliłem sobie być lektorem, filmu dokumentalnego, nad którym obecnie pracujemy, oraz tejże książki, która pojawiła się na rynku wydawniczym w dwóch wydaniach, będącej dramatem wojennym. Nazywam się Barbara Sagan, Krajewska z domu i chciałam właśnie opowiedzieć, właściwie wspomnieć bardzo odległe czasy, ale bardzo znaczące dla całej mojej rodziny, no i oczywiście dla mnie również. A był to rok 39, to były wakacje, najpiękniejsze wakacje, jakie można było sobie wymarzyć. Mój tata oraz dwóch moich wujków pracowało na statku, który się nazywał Ekspres. Statek pływał na Wiśle i mamusia w związku z tym, a mieszkaliśmy w ogóle w Włocławku. Było nas trzy siostry, no i rodzice oczywiście. I mamusia w wakacje, jak zbliżało się zakończenie roku szkolnego, powiedziała, że zrobi nam wspaniałe wakacje. Ja jeszcze nie chodziłam do szkoły, co prawda, ale no, cieszyłam się na te wakacje, bo miały być wspaniałe. No i były. Mamusia nas zabrała, spakowała jakieś tam rzeczy dla nas, które będą potrzebne na statku. Siostra najstarsza miała wtedy 12 lat, młodsza 9, a ja 6. To znaczy każda w tymże 39 roku miałaby 13, 10 i 7. Ale myśmy się wszystkie rodziły pod koniec roku, w związku z tym ja jeszcze mówię, że miałyśmy właśnie 12, 9 i 6. No i faktycznie pojechałyśmy na ten spakowane w walizeczki jakieś tam torby. Tyle, ile nam było tylko potrzeba na statku. Mieszkanie mamusia zamknęła na klucz i zabrali nas, przypłynęli do Włocławka statkiem, no i myśmy wsiadły i całe wakacje pływałyśmy na tym statku. To było coś tak przecudownego, po prostu niewyobrażalnie, bo każda chwila to był inny krajobraz, inne widoki, no wszystko było co innego. Moje starsze siostry bardziej się zajęły czytaniem i najstarsza czytaniem, a średnia zajęła się haftem. Bardzo lubiła haftować. A ja tylko biegałam po tym statku i odkrywałam same cuda niewida. I to było coś przepięknego. No i wreszcie wszystko właściwie swego czasu musi się skończyć. No i wakacje zbliżały się ku końcowi. No i statek miał znowu płynąć do Włocławka, żeby nas odwieźć do domu.
Kochani, w projekt Lila zaangażowało się wielu fantastycznych artystów, przede wszystkim znanych ze scen filmu, teatru, telewizji, sceny muzycznej czy też radia. Jest rok 1939. Lila wraz ze swoją ukochaną rodziną wraca właśnie z jednej z najpiękniejszych wakacji, jakich udało jej się doświadczyć w całym jej młodym i szczęśliwym życiu. Niestety. Ale ten sielankowy czas przerywa atak wojsk niemieckich na Polskę. Nastaje wojna. I w tym momencie rozpoczyna się poruszająca i niecodzienna historia. Dzień dobry. Nazywam się Sylwii Złotucha i mam przyjemność wcielać się w postać dziewczyny imieniem Lila w projekcie o tym samym tytule. Jest ona główną bohaterką książki autorstwa Cezarego Andrzeja Krajewskiego. To postać nietuzinkowa, o ogromnej odwadze, waleczna, która pomimo bardzo młodego wieku wstępuje do ugrupowania AK. Powieść powstała w oparciu o autentyczne wydarzenia, o najprawdziwsze przeżycia samej cioci autora. Jak do tej pory udało nam się wraz z grupą bardzo utalentowanych aktorów zrealizować odcinek pilotażowy Słuchowiska. Istnieje także scenariusz do serialu, filmu fabularnego i w obecnym czasie tworzony jest także do spektaklu teatralnego. Tak więc można rzec, że autor jest człowiekiem niezłomnym i to chyba cecha dziedziczna. Niezłomnym w swych dążeniach do uświadomienia jak najszerszej grupy odbiorców, że kiedyś taka osoba istniała, która swoją postawą odwagi, swym heroizmem, niewątpliwie wraz z innymi cichymi bohaterami przysłużyła się w odzyskaniu niepodległości i wolności naszego narodu i każdego Polaka. Dlatego w moim subiektywnym odczuciu ta upartość działania w ów dążeniach Cezarego jest jak najbardziej zasadna, bo pamiętajmy, że osób, które w swoich sercach i w swojej pamięci przechowujących te drastyczne wspomnienia z okresu wojny, jest już coraz mniej. A przecież to ludzie, których cząstka stanowi o naszej tożsamości narodowej. Nie pozostaje mi zatem nic innego, jak tylko serdecznie zaprosić do lektury i do śledzenia dalszych poczynań artystycznych projektu Lila. Jeszcze raz serdecznie polecam. Mamusiu, gdzie ty byłaś? Martwiłam się o ciebie. Dobrze wiesz, że nie wolno ci dźwigać. Jesteś w 8. miesiącu ciąży. Byłam u gospodarza. Przywiózł nam zakupy z Krakowa. Dzień dobry, witam Państwa bardzo, bardzo, bardzo gorąco. Nazywam się Strzycka Edyta. Jestem wokalistką, kompozytorką, autorką tekstów, również wykładowcą w Warszawskiej Szkole Filmowej. Cezary, bardzo Ci dziękuję za to, że mogłam wziąć udział w tym projekcie, w projekcie Lila. Jest to bardzo ciekawa, wielobarwna historia, niekoniecznie prosta i łatwa. Natomiast mogę to spokojnie nazwać małym dziełem sztuki. Dziękuję Ci, że mogłam spełnić swoje aktorskie marzenie, bo zawsze o tym marzyłam, nie zawsze miałam na to czas. Także jeszcze raz dziękuję Ci bardzo. Buziaki, pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie i zachęcam do wczytania się w tę historię. Pozdrawiam, całuję. Edyta. To był ostatni wieczór na statku, staliśmy w Krakowie, bo już wszystko było załatwione, bo statek był zarejestrowany w żegludze dróg wodnych w Krakowie.
No i tam już wszystko było pozałatwiane i mieliśmy pływać. I siedzieliśmy w kajucie przy takiej pożegnalnej kolacji i statek już był pod parą. Mieliśmy wypływać i raptem usłyszeliśmy tupot, dużo, dużo butów, ciężkich butów na pokładzie, a przecież nikogo miało nie być prócz załoga, tylko i my. No więc tata wyskoczył i za chwilkę przyleciał i mówi, wojsko zarekwirowało statek jako środek transportu i mamy wieść ich do Warszawy. No ale ponieważ Warszawa to i tak po drodze do Włocławka, więc no to po prostu no, będziemy sobie płynąć. No i mówi, tylko nie pokazujcie się na pokładzie. No ale oczywiście jakimś tam cudem zorientowali się, że ktoś jest, jak to określili, ludność cywilna. No i powiedzieli, że, a już statek płynął, że domagali się od kapitana, który zresztą był mamusi rodzonym bratem, że ma zatrzymać się gdziekolwiek bądź i nas wysadzić, że absolutnie ludność cywilna z wojskiem nie może płynąć, zważywszy, że w ogóle każdy się spodziewał wojny, a to był chyba 30 sierpień. No więc no, straszna rozpacz, płakaliśmy, prosiliśmy, znaczy rodzice i w ogóle, ten dowódca się nie zgodził, że mamy absolutnie wysiąść. Ranek nadszedł i, no i musiałyśmy wysiąść, mama i trzy córki, musiałyśmy wysiąść z tymi bagażykami naszymi, powiększone już o przygotowanie, byłyśmy przygotowane już do szkoły na rozpoczęcie roku, mamusia nas w Krakowie zaopatrzyła we wszystko. Wysiadłyśmy z tymi bagażami i to był straszny moment, straszny. I statek bardzo szybko odpłynął, momentalnie tylko myśmy po tym trawie zeszły i on odpłynął. I to było coś takiego, że my biegłyśmy ścieżką taką wzdłuż Wisły, ścieżką biegłyśmy, zostawiłyśmy te wszystkie bagażyki i biegłyśmy równolegle do tego statku. No. Nie wiem po co, jaki to był cel, nie wiem, biegłyśmy i płakałyśmy, mamusia i my wszystkie trzy. No ale statek w rezultacie odpłynął szybciej, no i myśmy zawróciły, bo innego wyjścia nie było. No i stanęło na tym, że nie mamy co z sobą zrobić. Te pierwsze dwa tygodnie, to znaczy w ogóle to był straszny chaos, wiadomo, bo tak samo jak wszędzie, tak i w tym Owatowcu było, no, nie wiem, ludzie wędrowali we wszystkie strony, jedni przyjeżdżali do Opatowca, inni uciekali z Opatowca, no więc taki był straszny chaos. No i faktycznie za dwa dni, bo to zaraz był 1 wrzesień, no i właśnie był początek wojny. Przeżywałyśmy strasznie trudne chwile, bo koczowaliśmy, pierwszą noc spaliśmy w takim w gabinecie lekarskim, no, gdzie można było, wiadomo, że tylko na podłodze, no ale przynajmniej na tej podłodze tam były deski, bo w tych różnych innych później chałupach wiejskich, to tam jak nam dawali do dyspozycji kuchnię, to przeważnie było klepisko, nawet desek nie było. A tak nawiasem mówiąc o tym Opatowcu, to można powiedzieć, że to była duża miejscowość, to była tak właściwie gmina, poczta, kościół, plebania, szkoła, także to remiza strażacka, no w rynku, rynek i a w ogóle był bardzo ładnie położony, znaczy jest położony ładnie Opatowiec, bo on jest położony u ujścia Dunajca do Wisły, u ujścia. Pięknie to wygląda, jest na takich dwóch wielkich skałach położony. Między nimi jest wąwóz, którym się schodzi w stronę Wisły, no i oczywiście wraca z powrotem tym wąwozem właśnie do samego rynku. No i właściwie to koczowisko trwało pewnie 2-3 tygodnie, aż wreszcie znalazło się mieszkanko, takie jedno pomieszczenie jedno z płytą taką kuchenną
I to w takim fajnym domu, w samym rynku. W rynku dom był piętrowy i myśmy od podwórka dostały taki mały ten pokoiczek, takie pomieszczenie. My byłyśmy strasznie szczęśliwe, z tym, że nic nie miałyśmy przecież, nic, tylko te bagaże, które miałyśmy w rękach, no coś tam. No jakimś cudem, no mamusia jeszcze miała jakieś pieniądze. Wtedy jeszcze na początku to jeszcze działały te pieniądze, krótko co prawda, ale jeszcze działały. Także ja odkupiła od kogoś jakieś dwa żelazne łóżka. No, wiadomo, że na słomie się spało, siennik wypchany słomą. No i tak jakoś tam, a pościel to na wsi to można było bez problemu kupić, bo wszędzie zawsze kobiety tam darły pierze, więc tam mieli. Także coś tam żeśmy kupili. No i poza tymi dwoma łóżkami w tym pokoiczku był mały stolik okrągły i drugi taki kwadratowy i nic więcej. Były jeszcze tylko takie skrzynie, z których były właściwie, do wszystkiego one służyły. Na tych skrzyniach robiło się coś tam, przy, do kuchni. No i nic przez całą wojnę, nic więcej nie miałyśmy, tylko to, co właśnie mówię. Dzień dobry, Arkadiusz Głogowski. Chciałbym zaprosić Państwa na spotkanie z Lilą. Lila to bohaterka książki Cezarego Andrzeja Krajewskiego. Młoda dziewczyna, bardzo waleczna, która znalazła się w okowach wojny, musi dać sobie radę z tą trudną rzeczywistością. Niesamowita książka trzyma w napięciu. Cezary Andrzej Krajewski, aktor, zaprosił nas, aktorów, reżyserów, twórców, do pomocy mu w tym projekcie. Projekt będzie się składał z audiobooka, teatru oraz filmu. Prosimy Państwa również o wsparcie i włączenie się w akcję tworzenia projektu Lila. Do zobaczenia. Dzień dobry Państwu, nazywam się Elżbieta Martynez-Rębiszewska. Jestem menadżerką środowiska artystycznego. Chciałabym Państwu powiedzieć kilka słów na temat książki pod tytułem Lila, autorstwa Cezarego Andrzeja Krajewskiego, który to opisał niezwykłą historię młodej 16-letniej dziewczyny walczącej w szeregach AK, która była następnie łączniczką, o tych młodych ludziach, którzy z taką determinacją walczyli o wolność. Jest to historia przepiękna, prawdziwa. Lila istniała, była. Niestety, może jednak nie będę mówić, jak się zakończyła. Zachęcam do przeczytania owej książki, jak również do wysłuchania audiobooka, który czyta sam autor. Proszę Państwa, cóż mogę powiedzieć? O takiej literaturze warto pamiętać. Warto pamiętać o tych ludziach z tamtego okresu i pochylić się nad ich bohaterstwem. Dziękuję. No i po tym ogólnym takim chaosie, no trzeba było jakoś żyć po prostu. Na początku, tak jak właśnie mówię, trochę mamusia miała pieniędzy, trochę jakiejś biżuterii, więc taką drogą wymienną chodziło, przecież trzeba było jeść, coś tam zdobywała. Także na początku. Natomiast upływał czas i myśmy nic nie wiedzieli o losach statku, o losach załogi z tego statku, nic nie wiedzieliśmy po prostu. I jak się jakoś ten los, jak się ten chaos jakoś wyciszył, tam na co dzień to nie było Niemców w Opatowcu, nie było. Natomiast byli oczywiście urzędnicy, którzy byli no, wielkimi sprzymierzeńcami Niemców. Byli na poczcie, byli w gminie, także powiedzmy, no i była oczywiście granatowa policja. A granatowa policja, to przecież też byli Polacy, ale takiego zaufania do nich właściwie nikt nie miał. Każdy jakoś, jak miał coś na sumieniu, to raczej ukrywał to przed nimi, i żeby nie za bardzo się dowiedzieli. I tam żadnej pracy dla mamusi nie było, no bo jaka praca? Tam ludzie żyli przede wszystkim z rolnictwa, małe gospodarstwa rolne, a w rynku było parę sklepów, no to ruchu prawie żadnego, więc sam właściciel tylko w tym sklepie pracował.
No i było trochę pracowników, no bo było trochę nauczycieli, pracowników gminy, pracowników poczty. A tak to ludzie żyli tylko z rolnictwa, więc myśmy, no nie było żadnych możliwości, żeby tam jakoś zarobić. Więc mamusia, no tak jak zresztą wszystkie piosenki na ten temat mówią, że kto handluje, ten żyje. Więc właśnie mamusia zaczęła handlować, tam się dogadała z jakimiś rolnikami, że oni właśnie przygotowywali tam mięso czy wyroby, a mamusia to woziła do Krakowa. Oczywiście narażając się nieprawdopodobnie, bo gdyby ją złapali z tym mięsem, to oczywiście tylko Oświęcim, zresztą bardzo blisko za Krakowem przecież jest Oświęcim. Więc bardzo szybko wylądowało, ale tam brali się na taki sposób, że gdzieś tam wsadzali w jakieś niby skrytki, ale takie, które można było wypatrzyć na tym statku. I nikt, jak wchodziła policja, to się nikt do tego nie przyznawał, nikt, bo więcej osób przecież pływało tym statkiem, więc po prostu, a Niemcom, jak oni wchodzili na taki statek, to właściwie chyba bardzo, bardzo zależało przede wszystkim na tym jedzeniu też, oni zabierali. No, jakby chcieli znaleźć winnego, to znaczy, mogli przecież wszystkich aresztować, ale jakoś tak nie robili tego. Chyba że przy kimś znaleźli, no to już oczywiście. Ale jak nikogo na tym, na gorącym uczynku nie złapali, to nawet nie aresztowali. Ale myśmy nigdy nie wiedziały. Zostawałyśmy trzy same nieduże dziewczynki, same. To parę dni trwało, zanim mamusia tam dojechała, dopłynęła do Krakowa, zanim to wszystko pozałatwiała i z powrotem wracała, to jednak to parę dni trwało. I myśmy takie przerażone, czy przyjedzie, czy nie przyjedzie, biegałyśmy na każdy przypływający statek, czy kiedy przyjedzie. Natomiast w zimie to już była gorsza sprawa, bo przecież Wisła zamarzła i nie było możliwości jeżdżenia do Krakowa, więc to jest nieprawdopodobne. Ale mamusia w zimie jeździła saniami nocą do Krakowa, saniami. Lila była najstarsza, ale ona zawsze była jakaś bardzo dorosła. Dla mnie ona zawsze była bardzo dorosła i ona od razu była zajęta bardzo dorosłymi sprawami. Nie bardzo nawet żeśmy wiedziały. Jedyne to, co wiedziałam, że była, od razu zaczęły się takie komplety, tajne nauczanie i taka grupka, bo ona już do podstawówki nie chodziła. Od razu zaczęła naukę na tych tajnych kompletach. To wtedy, jak u nas było, to ja byłam na czatach, żeby broń Boże ktoś nie nadszedł. No chociażby ten granatowy policjant. Albo ktoś, komu się tak całkiem nie ufało. To był jakiś... Musiałam sama, nie mogłam z jakąś koleżanką czy coś, bo mi się zagapiła, a ja musiałam cały czas uważać. Więc wychodziłam albo ze skakanką, albo z piłką, tak się bawiłam, rozglądając te wszystkie strony, czy jest wszystko w porządku. To też się jakoś udawało. Tamten teren w ogóle to był bardzo słynny z tego, że działalność partyzancka była bardzo, bardzo nasilona. Bardzo. Więc Niemcy po prostu mieli tych partyzantów no, na wątrobie, że tak powiem, bo bardzo im no, szkodzili. No, sabotaż, różne napady na ich wartownie, w poszukiwaniu broni wszelakiej. O tym, co starsza siostra Lila robiła, to nie wiedziałam, naprawdę. Nic, faktycznie nie wiedziałam. 6 lat między nami były różnice, ale mnie się wydawało, że przynajmniej 60, bo ona zawsze była dorosła, a mnie się przynajmniej tak wydawało. No i później, i tak to właśnie płynęło w tym lęku, w tym strachu, w tej oczekiwaniu na lepsze, na coś naprawdę, żeby
coś się zmieniło, a te lata wojenne niestety płynęły. Ja miałam jedno spotkanie z Niemcem, bo przyjeżdżali oczywiście dość często. Jedno spotkanie, ale też go nie zapomnę nigdy w życiu, bo to w Rynku, myśmy mieszkali w Rynku i od tego, od tej ulicy, od tego było zejście w ten wąwóz do Wisły. I ja bardzo szybko biegłam i ten narożnik, co się skręcało do wąwozu, nad Wisłę, to jakoś taki stał dom, że nie było widać, także się skręcało i nie widziało się nikogo, że ktoś idzie. Biegłam i na samym rogu z tego wąwozu od strony Wisły szedł, okazuje się, Niemiec. I ja jak bomba wpadłam na niego, ale tak, bo bardzo szybko biegłam. I wpadłam na niego, także on się aż zatoczył. Chwycił mnie i jednocześnie jedną rękę, w prawej ręce już miał pistolet. Już miał pistolet. I ja zaczęłam kłaniać się, przepraszam, 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 kłaniam się, a on mnie odepchnął tak, że ja się na pupę siadłam na tym i on ten pistolet trzyma i rozgląda się na wszystkie strony, ponieważ nie bardzo wiedział, czy to nie jest prowokacja przypadkiem, że do niego chcą się dobrać. No ale trzymał ten pistolet, popatrzył na mnie, popatrzył i poszedł. Nie zastrzelił mnie, jak widać. W każdym razie to było takie moje zetknięcie bezpośrednie z tym Niemcem. Już nie biegłam nigdzie. Jak go straciłam, wreszcie jak on poszedł daleko ode mnie, to wróciłam do domu. No, byłam ciężko przerażona. Gidał! Strzela! Pora, aby Lilka i inne jej rówieśniczki stały się wzorem do naśladowania dla współczesnej młodzieży, która poszukuje prawdziwych autorytetów. Czarku, z niecierpliwością czekam na urzeczywistnienie twojego projektu Lila. Podjąłeś się realizacji wspaniałego przedsięwzięcia. Myślami i sercem jestem z tobą. Gdzie się wybierasz? Widziałam niemiecką ciężarówkę pod urzędem gminy. Zostań proszę. Nie idź. Muszę, mamusiu. Złożę meldunek i wieczorem będę w domu. Lila! Zostań, proszę! Nie mogę! Na Lilę trafiłam przypadkiem właściwie, gdy robiłam wywiad z aktorem Cezarym Krajewskim. Moją uwagę przykuły blond warkocze i piękna dziewczyna na zdjęciach, a później jej historia. Z wielką niecierpliwością czekałam na książkę o niej. I tu włącza się myślenie. Mała dziewczynka z AK. Młoda dziewczyna, właściwie dziecko, podejmuje decyzję jak dorosły. Przystąpienie do Armii Krajowej, podjęcie nauki na tajnych kompletach, stopień strzelec, pseudonim Lilka, 4 Batalion 120 Pułku Armii Krajowej, stopień łączniczka. Miała zaledwie 16 lat i tak jak Orlęta we Lwowie, w 1918 roku ona postawiła swoją rodzinę, swoją matkę, swoje siostry przed faktem dokonanym. Przystąpiła do konspiracji, podjęła walkę, jak i również później do szarych szeregów przystąpiła jej siostra. Zapewne też za jej radą. W czasie okupacji hitlerowskiej ludność Opatowca i gminy hardo przeciwstawiała się okupantowi. Sabotowała ich jego zarządzenia, likwidowano tam kolaborantów gestapo, biły się też oddziały partyzanckie z mniejszymi niemieckimi. Dlatego Niemcy uznali Opatowiec i jego rejon za bardzo teren niebezpieczny. A szczególną uwagę zwrócili po 15 lipca, gdy oddział partyzancki Armii Krajowej SKOK i opatowiecka drużyna Armii Krajowej, do której należała Lilka, weszły w konflikt, pobiły 20-osobowy około oddział żandarmerii niemieckiej. Po tych działaniach w odwecie Niemcy postanowili spacyfikować to małe miasteczko. 28 lipca 1944 roku na opatowiecki rynek wkroczył batalion
ukraiński dowodzony przez oficerów i podoficerów niemieckich. Partyzanci w Opatowcu podjęli walkę. Nie była ona równa. Na drugi dzień po godzinie 10 Ukraińcy przystąpili do masakry. Zginęła tamta dziewczyna Lilka wraz z innymi mieszkańcami. Ona jako jedna z najmłodszych, bo nie miała jeszcze nawet ukończonych 18 lat. Obecnie kombatanci, rówieśnicy Ireny Krajewskiej, bo takie było właściwe jej imię i nazwisko, którzy przeżyli wojnę, represje, dostają stopnie oficerskie. Ona leży w zbiorowej mogile na opatowieckim cmentarzu. Pewnie tak samo jak pani kapitan Maria Mirecka-Loryś, major Stanisława Kociełowicz, czy świętej pamięci pan Stanisław Kawałek z Mościsk, z którymi miałam zaszczyt rozmawiać. Lilka powiedziałaby, że to wszystko, co robili, co ona robiła, to było dla wolnej Polski. Myślę, że ten dokument, ta książka i ten materiał filmowy da nam odpowiedź, dlaczego nielicznym kombatantom należy się szacunek, jak i przedstawi nam postać właśnie tej dziewczyny. Ewa Karlik, korespondent Polskiego Radia Lwów, pasjonat literatury i historii. I tak to właściwie, jako tako, to dzieciństwo było, bo dziecko się potrafi przyzwyczaić i do każdej sytuacji się potrafi przyzwyczaić. Jakoś tak wtedy wszyscy byli bardzo rozsądni, dorośli, nikt nie marudził, nie miał wymagań, nie miał po prostu nic. Żył tym, co jest. A było bardzo, bardzo, bardzo biednie, bardzo skromnie. Ten zarobek przecież musiał wystarczyć, co tam na tym handlu, co mamusia, bo pieniędzy na kapitału swojego nie miała. Było tak, że zawsze brała towar i dopiero rozliczała się po powrocie z Krakowa. Nie wiem, miała pewnie nie więcej jak 16 lat, może nawet nie miała jeszcze 16 lat. Jakimś cudem, wtedy nie wiedziałam jakim cudem, okazuje się, że to po prostu partyzanci tam mieli jakieś wtyczki i ją tam wcisnęli do pracy, bo ona była w AK. Też przecież żeśmy nie wiedzieli, dopiero jak już nie żyła, to żeśmy wiedzieli. Przecież też nie wiedzieliśmy. Może mamusia wiedziała, ale ja nie. Może Niusia, starsza siostra, może wiedziała, ale ja nie wiedziałam. Po prostu ja wiedziałam, że się uczy, że pracuje, że nam jest troszeczkę lżej, jak ona zaczęła tam pracować. Ale ją tam po prostu umieścili, bo moja siostra znała dobrze niemiecki język. O czym? Nikt nie wiedział. Nikt nie wiedział. Poza tymi partyzantami. Bo miała we Włocławku koleżankę Niemkę, po prostu, która przyjeżdżała stale tam do swojej babci z Niemiec i bardzo się, no, przyjaźniły się. I ta mówiła po polsku, ta mówiła po niemiecku i jedna się uczyła polskiego, a druga niemieckiego. Także Lila znała niemiecki i ją tam umieścili i ona była okiem i uchem dla partyzantów tam. I przekazywała wszelakie informacje. No, okazało się, że później, że ona była łączniczką i sanitariuszką. I przekazywała, czy przez telefon rozmawiali po niemiecku czy coś, a czy przyjeżdżali Niemcy i rozmawiali na ten temat coś. I raz też jednego przyjechało, trzech, ale to może jeszcze o tym, że w 1944 roku urodził mi się brat. Właśnie w maju urodził się brat i to nam, to znaczy była wielka radość, że się brat urodził, ale nam to zabrało, że tak powiem, zarobek mamusi, bo mamusia już ostatnie tygodnie nie jeździła do Krakowa, to raz, a potem no w ogóle nie jeździła. Tak. No i zresztą to była taki bardzo intensywny okres działania tam partyzantów w Opatowcu. I właśnie jednego tego dnia było trzech Niemców przyjechało, ale to już był 1944 rok, to było lato
przyjechało trzech tych Niemców i rozmawiali cały czas, że po niemiecku, i wójt mówi, że tu nikt nie zna niemieckiego, także nie muszą się obawiać, że w tym biurze nikt nie zna. A Lila znała niemiecki i nadstawiała uszy. Okazało się, że mieli zaraz pójść na pocztę, bo tam mieli jakieś lepsze łącza na poczcie. Mieli iść na pocztę i wezwać po prostu wsparcie dla nich, żeby przysłali dużo wojska, ponieważ chcieli zrobić obławę na partyzantów. No jak to Lila usłyszała, tak wysmyknęła się stamtąd, momentalnie zawiadomiła, ale to było dosłownie błyskawicznie, nie wiem jaki oni mieli, przecież nie było komórek, nie było telefonów tam między sobą, błyskawicznie zostali poinformowani partyzanci o tym. A przy wymianie strzałów jednego z tych Niemców zabili. A tych dwóch po prostu wzięli i zamknęli w piwnicy, w szkole, która była naprzeciwko naszego domu, po drugiej stronie rynku. Myśmy po jednej stronie, to po drugiej stronie rynku, dosłownie na wprost była ta szkoła i okna od piwnicy wychodziły na rynek. No i też nie pomyśleli o tym, że przecież ci Niemcy widzieli Lilę w gminie. Ją widzieli przecież w gminie pracując, tam była, siedziała. I oni byli w tym samym pomieszczeniu przecież. A ją wyznaczyli do tego, żeby ona ich po prostu przynosiła jakieś tam jedzenie. I skromne jakieś chleb, wodę, kawę, coś takiego tylko. Joanna Sopów-Karnowska, nauczycielka, bibliotekarz, terapeuta, instruktor koła teatralnego. Poznałam Lilę i wiem jedno, to wielki skarb mieć szansę oprzeć się na prawdziwych wydarzeniach i to bezcenne, móc opowiadać o kimś ze swojej rodziny. Lila w wieku 16 lat wstępuje do podziemnego państwa polskiego Armii Krajowej. W wieku 16 lat. Co na to dzisiejsi 16-latkowie? Lila to dziewczyna niezwykle waleczna. To przykład dla współczesnej młodzieży, która z kolei o wojnie wie tylko i wyłącznie z podręczników bądź filmów. Ci więksi szczęściarze wiedzą o tym od swoich dziadków, jeszcze żyjących, pamiętających tamte ciężkie czasy. Wszystko, co kojarzy mi się z Lilą, krąży wokół bohaterstwa, waleczności, niebywałej odwagi, determinacji. To cechy dzisiaj mało spotykane, zwłaszcza wśród młodych, ale wciąż poszukiwane. Poszukiwane w lekturach, dokumentach. Powiem tak, mamy szczęście, że mamy Lilę. Witajcie kochani, nazywam się Danuta Małgorzata Równiak i jestem dyrektorem i biegłym specjalistą w jednym z największych towarzystw ubezpieczeniowych w Polsce. Chciałabym Wam gorąco polecić książkę Cezarego Andrzeja Krajewskiego, książkę o tytule Lila. Jest to pierwsza książka, którą przeczytałam podczas jednego wieczoru. Opowiada bardzo ciekawą i prawdziwą historię o dziewczynie 16-letniej o imieniu Lila, która wstąpiła w szeregi AK i walczyła podczas II wojny światowej o naszą niepodległą Polskę. Polecam każdemu, ponieważ jest tam prawdziwa, niezakłamana historia i każde pokolenie powinno ją przeczytać. Jeśli nie mamy czasu na czytanie książek, polecam również audiobooka, którego nagrał sam autor Cezary Andrzej Krajewski. Polecam Wam, kochani, gorąco, naprawdę warto. Zaczęły się wyzwanianie Niemców, że gdzie są ci trzej, którzy przyjechali do Opatowca, bo nie wrócili. No i powiedzieli, że jeżeli do tygodnia nie wrócą ci Niemcy, to oni rozprawią się z Opatowcem oczywiście. No nie mogli im wysłać trzech Niemców, bo mieli już ich tylko dwóch, a nie trzech, więc nie mogli trzech wysłać. No więc po prostu nie wysyłali żadnego. I oni tam byli te kilka dni.
i był właśnie piątek po południu. Myśmy wtedy, bo jak zabrali, aha, bo w tym domu, to był dom, gdzie mieszkaliśmy, to był piętrowy taki. I na piętrze też było mieszkanie. No ale byliśmy akurat na tym piętrze i taki szum się zrobił na rynku, strasznie duży szum. I widok nieprawdopodobny, bo z jednej strony rynku wjeżdża cała masa furmanek, bo tam innej drogi nie było, tylko takie polne drogi, tylko furmanki. Cała masa furmanek wjeżdża, a z drugiej strony rynku, wchodzą, bo tam były błonia dookoła. I na tych błoniach pasło się bydło, między innymi ptactwo, gęsi i kaczki. I po południu to wszystko towarzystwo wracało do swoich domów. I widok taki, że te furmanki wjeżdżają z jednej strony, z drugiej strony wchodzi na rynek ogromne stado gęsi, bo to wszystkie gęsi, one się później rozchodziły po wszystkich gospodarstwach, one już doskonale wiedziały, gdzie które, bo były tylko pędzone do rynku, one później się rozchodziły. I to jest zderzenie takie, no prawie, że na połowie rynku, prawie, może nawet gęsi miały jeszcze mniej tego przebytego tego rynku. I z tych furmanek zeskakują jak dzicy, z wrzaskiem, z okropnym hałasem. I do tych gęsi, gonią te gęsi, gęsi próbują fruwać. Wrzask tych gęsi, to była taka scena, to była taka nieprawdopodobna scena. Łapią szyję i mu wykręcają, zabijają te gęsi. Straszne, cieszą się, wrzeszczą. No, a wrzask tych gęsi był taki, że wszyscy dosłownie zamierali ze strachu. Jak ten sąsiadów, tych gospodarzy syn, Tadek, później okazał się, miał pseudonim Wicher, miał 19 lat. Jak on się znalazł na podwórku, jaki głupi, że on w ogóle się pokazał na podwórku, zobaczył go któryś z tego wozu wysoko, zobaczył i go woła. I on podszedł do tej furmanki. No, co mu powiedział, to nie wiemy. W każdym razie wskoczył na ten wóz, ten Tadek. Kazali mu się położyć brzuchem do dołu na tym wozie. Rzucili na to jakiś worek i jeszcze jeden na niego usiadł. I to był pierwszy wóz, który skręcił na ten wąwóz w stronę Wisły. Oni się wszyscy przeprawiali później na drugi brzeg. I no, to był pierwszy ten, że tego chłopaka złapali pierwszego. I patrzymy, oni w bramce stawiają po prostu karabin maszynowy, oni stawiają. A tam inni walczą dalej z tymi gęsiami. To było dosłownie ciarki po plecach przechodziły, ciarki. Przez to, jaki to był straszny widok, jaki to było niesamowite, jak te wrzeszczące te gęsi, uciekające, próbowały, niesamowite. A tu od razu zaczynają obstawiać, karabin maszynowy tu wstawili w bramce, więc myśmy wszyscy zbiegli do tego malutkiego pokoiczka, w którym mieszkaliśmy. Andrzej miał wtedy 2,5 miesiąca. Jest to opowiadanie biograficzne, będące dramatem wojennym, opowieść o relacjach rodzinnych. Jestem pełna podziwu tych młodych ludzi, w sumie to jeszcze dzieci, które oddały swoje młode życie za ojczyznę. Jestem pod wrażeniem. Przyznam się, że miałam łzy w oczach podczas czytania ostatniego rozdziału, w którym mowa o pacyfikacji Opatowca. Mam nadzieję, że takie projekty jak Lila spróbują trochę wyjaśnić i wytłumaczyć młodym, którzy nie mają pojęcia, że ci sami, którzy przed wojną niszczyli żydowskie sklepiki, później ratowali Żydów z rąk gestapo. To też historia z życia mojego ojca. Mam nadzieję, że się zobaczymy. Cześć. Antek! Niemcy!
Antek! Wszystko w porządku? Co z profesorem? Dokąd idziesz, córeczko? Do urzędu gminy, mamusiu. Będę za 3 godziny. Mam trochę pracy. Czytając Lilę, tak się właśnie zastanawiam nad okrutnymi losami młodych ludzi, młodych naprawdę ludzi, co ci banderowcy to są, ja uważam, nie ludzie, co oni wymordowali tutaj, przecież te nacjonaliści ukraińscy tutaj właśnie zabili Lilę. Tak samo ci powiem, tutaj mam właśnie książkę, też to zebrałem, mam tutaj, że też Józefa Mrówczyńska, mająca 17 lat, została żywcem rzucona przez banderowców do płonącego budynku. Została spalona. Co te niewinne dzieci musiały ucierpieć i w imię czego takie bestialsko byli mordowani. Uważam, że nie możemy o tym im odpuścić. Musimy o tym mówić, musimy to publikować i upowszechniać. Prawda musi być ukazana. Witam Państwa. Nazywam się Stanisław Górka, jestem aktorem. Chciałbym Państwa zainteresować projektem Lila. Posłuchajcie. Lipiec 1944 roku. Siedząca w domu przy stole Lila potajemnie przegląda ulotki, czasopisma konspiracyjne i meldunki. Widząc przez okno matkę, szybko je składa i chowa pod stół, przykrywając dywanem. Część zabiera ze sobą, chowa do torebki. Wstaje i wychodzi z pokoju. Na korytarzu mija się z matką. Dokąd idziesz, córeczko? Do urzędu gminy, mamusiu. Będę za 3 godziny. Mam trochę pracy. Kazia spogląda na Lilkę. Tylko proszę cię, uważaj na siebie. Dobrze, mamusiu, muszę już iść. Do zobaczenia. Do widzenia, córeczko. Lila wychodzi z domu. Pod urząd podjeżdża niemiecka ciężarówka. Z tyłu wyskakuje 10 młodych podoficerów Wehrmachtu, uzbrojonych w karabiny automatyczne. Po chwili z kabiny wychodzi oficer, około 40-letni mężczyzna, który wskazuje żołnierzom drzwi urzędu, po czym szybko wbiegają do środka. Świadkiem tego zdarzenia jest Lila. Kiedy Niemcy znikają w drzwiach, dziewczyna zawraca i szybkim krokiem kieruje się w stronę poczty. Lila biegnie korytarzem. Kiedy dociera do pokoju Bartka, puka do drzwi i wchodzi. Przy biurku siedzi Bartek, prowadzący rozmowę telefoniczną. Na widok dziewczyny nie ukrywa swego zdziwienia. Rozumiem, czekam do usłyszenia, mówi do słuchawki, po czym ją odkłada. Co się stało, Lilko? Pyta zaskoczony. Bartek. Niemcy. Gdzie? Zdenerwowany wstaje. W urzędzie gminy. Przybyli z odsieczą. Powiadam szybko Antka. Ja biegnę do lasu po chłopaków. Tylko proszę cię, nie wychodź z domu. Oboje opuszczają gabinet. Bartek! Niemcy! W urzędzie gminy przybyli z odsieczą! Dzień dobry, nazywam się Łukasz Stępniewicz. Jestem muzykiem, kompozytorem, producentem muzycznym, realizatorem dźwięku. W projekcie Lila podczas tworzenia słuchowiska miałem okazję udźwiękawiać to słuchowisko, nagrywać lektorów, nagrywać efekty specjalne, robić muzykę, do której, która budowała klimat i napięcie całego słuchowiska. Było to o tyle fajne wyzwanie, że wiele efektów trzeba było spreparować, ponieważ nagrywaliśmy to w warunkach studyjnych, no a wiadomo, akcja dzieje się w czasach
już troszkę odległych, więc pod kątem producencko-realizatorskim było to niemałe wyzwanie. Polecam zapoznać się z tym projektem. Pozdrawiam Czarka i dziękuję. Do zobaczenia. Czytając życiorysy takich osób jak Inka czy Lila, po prostu jest to dla mnie niesamowite, w jakich czasach ci młodzi ludzie żyli, z jakim szokiem i jakby z jakim totalnym zagrożeniem musieli się mierzyć. Po prostu jest to dla mnie nie do pojęcia. I myślę, że jakby no, jedna z niewielu rzeczy, które możemy dzisiaj zrobić, by wynagrodzić ich cierpienie, ból i jakby ogromne poświęcenie, z którą przyszło im walczyć, to jest właśnie pamięć. Trzymam kciuki za wszystkie osoby, które podejmują ten trudny temat historii Polski, powikłanej, dziwacznej i no, pełnej po prostu krwi. Mam nadzieję, że wszystkie tego typu projekty, które traktują o naszej historii w sposób świadomy, w sposób mocny i prawdziwy, będą realizowane i będą docierały do szerokiego grona publiczności, które po prostu coś z tego wyniesie. No i oby następne pokolenia. No i dzięki bardzo, cześć. U gospodarzy też była wnuczka, która miała 2 miesiące. 2 tygodnie było młodsza. I wszyscy żeśmy się tam zebrali w tym pokoiczku i jeszcze do tego pokoiczku przyszedł. W tym pokoiczku te łóżka, tak jak mówiłam, one stały nie tak jak małżeńskie, tylko tak plecami do siebie, w ten sposób. Plecami tymi. W każdym razie stamtąd był taki chłopak, no nie wiem, może miał 20 lat, trudno mi powiedzieć, może 20. On był po Hajne Medinie. On tak miał z tą nogą, jakby kolana, nie miał kolan, tułów się we wszystkie strony obrócał, także on nie mógł biec, nie mógł, w ogóle nie mógł iść, trzymał się. I on nie mógł nigdzie uciec i przyszedł tutaj też do tego pokoiczku i wszedł pod łóżko. Ale przecież łóżko nie jest szerokie, ile łóżko ma? No, także, że nie ma, to nie jest takie ukrycie, bo przecież leżał pod łóżkiem, a na wprost tych łóżek były drzwi. Otwarte zresztą, cały czas były otwarte drzwi. No i myśmy wszyscy, bo tam jeszcze była, przyszła i gospodyni z córką, tam z kimś jeszcze, tam nas było chyba, nie wiem, z 10 kobiet i dzieci. I myśmy wszystkie usiadły na podłodze, wszystkie. To znaczy tylko siedziała na łóżku mama z Andrzejem, a na drugim ta gospodyni ze swoją córeczką, malutką też. A ten chłopak pod łóżkiem, to było niesamowite. A tu strzelanina dookoła, rozpoczęli regularną wojnę, dosłownie rozpoczęli. No, strzelanina i pali się dookoła. Dookoła się pali. Tu nic nie zrobili, nie paliło się, dlatego że tu oni urzędowali. Tu oni urzędowali w tym domku tam. Ta gospodyni z tamtego domku, matka zresztą tego chłopaka z tą nogą, gotowała im te gęsi, bo oni przynosili jej te gęsi. I ona musiała skubać natychmiast i gotować te gęsi. Więc ona tam była i to robiła. A tu prądu nie było, także to od razu mówię, prądu w Łopatowcu nie było wtedy. Przychodził co rusz jakiś, to byli Ukraińcy w niemieckim wojsku, Ukraińcy. Przychodził któryś, to było jeden i ten sam przez jakiś czas przychodził, ale to on przychodził gdzieś co pół godziny. Zapalał zapałkę, czy jest, i zawsze zadawał to samo pytanie. Czy jest tu jakiś mężczyzna? Jakż to tak? To my wbijemy was! Cześć, nazywam się Sławomir Karnowski, jestem emerytowanym żołnierzem zawodowym służącym między innymi w wojskach specjalnych w jednostce wojskowej GROM. Śmiało i odważnie mogę sobie powiedzieć, że jestem patriotą. Jak każdy Polak dziedziczę historię Polski ze względu na miejsce, w jakim pracowałem, jesteśmy wraz z moimi kolegami spadkobiercami tradycji cichociemnych. Od zawsze czułem bliskość, pełne oddanie mojej ojczyźnie, zawsze gdzieś tam, gdzieś, gdzie mogłem, podkreślałem to i próbowałem w części utożsamić się z bohaterami, świadkami najważniejszych wydarzeń w historii Polski.
To nie tylko codzienna służba, to nie tylko misje, nie wyjazdy. To także takie małe akcenty pokazujące moje oddanie poprzez prelekcje dla dzieci i młodzieży na temat wojskowości. Tym bardziej, że Grom jest utożsamiany właśnie z Cichociemnymi. To także projekt, w którym uczestniczyłem, czyli udział w filmie Ogniem Mieczem Jerzego Hoffmana. De facto materiał ten jest nagrywany w dniu, gdzie obchodzimy 30-lecie jednostki wojskowej Grom. A historia Lili to piękna, niezwykła opowieść, prawdziwa historia będąca dramatem wojennym, przekazującym pokoleniom fakty realne oraz przełomowe momenty w dziejach narodu polskiego. Główna tytułowa bohaterka to młoda dziewczyna, która w wieku 16 lat wstępuje w szeregi podziemnego państwa Armii Krajowej i od 1942 roku w konspiracji, zaprzysiężona jako łączniczka AK, pseudonim Lila. Akcja książki to czas, w którym dziewczyny od krajewskich wykazały się ogromną odwagą, rzucając na szale losu swoje życie, by służyć ojczyźnie, by przetrwać, by przede wszystkim zachować swoją polskość. Dzisiaj młodzież nie musi walczyć, nie musi wybierać, jest wolna. Dzięki komu? Dzięki właśnie takim bohaterom i bohaterkom jak Lila z rodziny krajewskich. Świadków czasów II wojny światowej, pamiętacie, jest coraz mniej. I naprawdę trzeba dbać o przekaz tej informacji. Sam miałem okazję uczestniczyć w spotkaniach jeszcze z żyjącymi spadkobiercami Cichociemnych oraz z rodzinami tych, którzy już odeszli na wieczną służbę. Gościłem również na urodzinach jednego z żołnierzy Armii Krajowej. O, przeżycie bezcenne i bardzo symboliczne. Cezary, dziękuję, że spisałeś tą prawdziwą historię rodzinną, ponieważ my Polacy powinniśmy dbać o faktyczny przekaz historyczny, przekazywać z pokolenia na pokolenie i dokładać swoją cegiełkę do pielęgnowania dziejów historii Polski. Pamiętajcie, Polska to nie tylko barwy narodowe, tak jak tam za mną, to nie tylko godło, to nie tylko hymn, to nie tylko mowa polska, to także historia dziejów, świadomy patriotyzm i miłość do ojczyzny. I w jedności siła. I jest w Polsce taka siła. Książkę ja przeczytałem jednym tchem. Piękna, aczkolwiek bardzo tragiczna opowieść o dziewczynie, która w bardzo młodym wieku wstępuje do podziemia Armii Krajowej. Nie każdy wie, że Armia Krajowa pod tą nazwą tak naprawdę zaczęła funkcjonować w Polsce 14 lutego 1942 roku. Natomiast nazwa i symbol obejmuje cały kształt wysiłku zbrojnego polskiej konspiracji. Od tego czasu nasi rodacy i jak nasza Lilka śpiewali hymn Armii Krajowej o słowach: naprzód do boju żołnierzy. Pomstili mi ją.
Historia życia Ireny Lidii Krajewskiej jest nie tylko związana z Kresami Wschodnimi, ale także z województwem świętokrzyskim i miejscowością Opatowiec. Miejscowa i lokalna partyzantka Armii Krajowej dzielnie walczy i sabotuje wiele zarządzeń okupanta niemieckiego Opatowcu. W tej samej miejscowości 28 lipca 1944 roku wkracza oddział 350 żołnierzy ukraińskich, aby w bestialski sposób pacyfikować miejscowość, paląc domy, mordując dzieci, mordując kobiety oraz mężczyzn, wszystkich tych, którzy zostali i nie zdążyli uciec do pobliskich wiosek. Jedną z tych dziewczyn była także nasza tytułowa Lilka, mająca niespełna 18 lat. Nacjonalistyczni zbrodniarze wojenni, a w tym przypadku Ukraińcy, do dzisiaj na terenie własnego kraju, czyli Ukrainy, uznawani są przez wielu jako bohaterowie. Młodzi ludzie, w tym tytułowa Lilka, z okresu II wojny światowej, dla mnie osobiście, są odzwierciedleniem bohaterów z epoki romantyzmu. Na przykładzie Lilki możemy zobaczyć, jak samotna może być jednostka w walce o wolną Polskę, składając swoją największą ofiarę, jakim było zbyt młode życie. Życie odarte ze szczęśliwych lat młodzieńczych. Warto pamiętać, o co walczyli nasi przodkowie, z kim walczyli. O wolną Polskę, zwalczając nacjonalizm. To powinno uświadomić dzisiaj skrajnej prawicy, która w brunatnych marszach depcze krew, pot, ból i poświęcone życie wielu młodych Polaków, którzy nie doczekali wolnej Polski. Dzisiaj historia zatacza koło, a nacjonaliści są wszędzie, tak naprawdę w przestrzeni publicznej. Nie o taką Polskę walczyła Lilka i wielu dzielnych Polaków. Dlatego odsyłam każdego do książki Cezarego Andrzeja Krajewskiego pod tytułem Lila. No ale gdyby nam kazali wstać, no może by nie zobaczył przy tej zapałce. Ale jakby się schylił, to by zobaczył przecież, że jest. No ale jakoś tak to się udało. I tak do rana przeleżeliśmy przerażeni, bo strzelanina była taka, że i paliło się dookoła. Opatowiec był, no nie wiem, chyba w 70% spalony przecież. Strasznie był. No i przyszedł ranek. No więc rano już ten chłopak nie mógł być tam pod tym łóżkiem. Bo gdyby wszedł, po pierwsze nie było powodu, żebyśmy siedziały na podłodze. Dlaczego miałyśmy siedzieć na podłodze? No, to byłoby takie podejrzane. Bo strzelanina ucichła, więc nie była cisza. No więc ten chłopak, w korytarzu było wejście do piwnicy. Takie klapa taka w podłodze była. No i on tam się schował w tej piwnicy. I Lila też weszła, ale tam zaczęły krzyczeć kobiety, że jak więcej tu będzie, to jak on przyjdzie i zobaczy, to będzie dopiero, gdzie się podziały, że będą szukać. No to Lila wróciła z powrotem. Wróciła. No i tak przerażone, bo nie wiedziałyśmy, co dalej, co czeka, co jeszcze. No i faktycznie przed dziesiątą, patrzę, ja tak siedziałam za drzwiami, drzwi były otwarte, taki był malutki kącik, ja w tym kąciku tam siedziałam, a one wszystkie tak na tych łóżkach siedziały. Przyszedł, stanął, Lila. Najpierw żeśmy nie zrozumiały, co on w ogóle mówi. Ale Lila wiedziała, że to o nią chodzi. Podniosła się od razu. Podniosła się, zrobiła krok do przodu i cofnęła się, wzięła torebeczkę. I zrobiła znowu krok do przodu i mamusia za nią, położyła dziecko na łóżku i za nią. A on tak jak trzymał ten, to kolbą tak walnął mamusię, także dostała i tu w głowę i w ramię tak jakoś, że upadła na ziemię i się w ogóle nie podnosiła. A on wyprowadził Lilę i wprowadził do tego domku tam w podwórku, wprowadził. I to był moment, tylko usłyszałam, bo ja, jak oni poszli, tam był taki ogródek, bo teraz jest inaczej, ale przedtem był ogródek obok. Y,
obok, taki pełno zarośli było. Ja w ten ogródek weszłam i na wprost okno było, tam gdzie oni byli, na wprost okno. Ja przez te zarośla zobaczyłam, faktycznie on ją chciał zgwałcić, chciał. Szarpnął ją za, miała sukienkę rozpinaną całą. Szarpnął gwałtownie i wszystkie jej guziki poszły i ona wtedy zaczęła z nim walczyć po prostu. Zaczęła go tłuc i on wtedy on już się bał, bo okazuje się, że tam już prawie nikogo nie było z tych wozów. I on, jak ona zaczęła z nim walczyć, to po prostu odbezpieczył i w głowę jej przyłożył i zabił. Dosyć wy! Chory w byty was! Do mene! Z tym, że pierwsza kula ją trafiła, reszta poszło w obraz Matki Boskiej. Na ścianie był obraz Matki Boskiej, cała seria poszła w ten obraz. Ten Ukrainiec, jak wyszedł, to podpalił, spuścił serię na stodołę. Te dwa metalowe łóżka stały tak, jedne pod jedną ścianą, drugie pod drugą. Na jednym mamusia z Andrzejem, a na drugim my we dwie. Niusia z brzegu, ja od ściany. A na dole, w tym pokoiczku, w którym najpierw myśmy mieszkały, zakwaterowany został dowódca Ukrainiec, bo tam byli Ukraińcy, którzy właśnie pilnowali tych okopów, bo były robione te okopy. I to takie potężne okopy dla czołgów, takie szerokie. Nawet przez sam środek rynku był ten wykop też zrobiony i był przez ten wykop zrobiony taki mostek do przechodzenia tylko z jednej strony na drugą. I razu jednego, no myśmy już spały, przychodzi ten Ukrainiec z dołu do tych niby Niemców. Tam poszedł, ale przyszedł i od razu miał pistolet w ręce, pistolet. A ci Niemcy nie mieli żadnej broni. To byli zupełnie przyzwoici ludzie. Oni sami byli bardzo biedni, ci Niemcy. Ale było tak, że nawet jak przynosili w menażce trochę zupy, to dawali trochę dla Andrzeja. Dla Andrzeja trochę. Bo widzieli, że on przecież nie bardzo mamy go czym karmić. Więc dawali trochę tej zupy dla Andrzeja. I teraz przyszedł ten Ukrainiec pijany z tym pistoletem w garści i ten Ukrainiec bez przerwy tak za to łóżko i tak podnosił i puszczał. Podnosił. Najpierw tak tylko podniósł i puścił. I później coraz wyżej podnosił i puszczał. I myśmy tak spadały z tego. I w pewnym momencie, tak jak mówię, to był mróz niesamowity. To był koniec grudnia, koniec, a może nawet już początek stycznia. Niusia nie wytrzymała już, po prostu błyskawicznie zerwała się z tego łóżka, zerwała się pędem, tak jak była w koszuli boso i biegiem po tych schodach. Schody były bardzo spadziste, bardzo. Stojaty! Stać! Wy, suka! A on za nią leciał i strzelał. No ale on pijany, ciemno, bo przecież światła nie było na tym portażu, strzelał pewnie prosto, na szczęście. No i ten Niemiec za chwileczkę za nimi wyszedł. I ten Ukrainiec chyba poszedł do swojego tego pokoiczku, czy poszedł gdzieś, nie wiem. W każdym razie ten Niemiec znalazł Niusię na... Była tam w tym ogródeczku, gdzieś tam za czymś przykucnęła, w tym śniegu na bosaka i tam, to tam było z 10 minut, czy ile ona tam była, może z 15 tam była. I przyprowadził ją taką, a myśmy już nie wiedziały, czy ona żyje, czy nie żyje, czy coś jest, bo strzelał ten. Także takie były wspaniałe właśnie przeżycia. Dunajec Wisłę wpada, leży miasto tam dawne, opatowiec się zowie, a z piękności panien sławne. Czy Marylka, czy Lilka, Irka, Danka, czy Zofa, każda ma tam swojego, każdy, który się już kocha. W
Wszyscy się tam kochają, młody, średni i stary. Każdy ma swą Bogdankę i kocha się w niej bez miary. Jedna tylko jest wada, że tam chłopcy bez woli, bo nad miłość i panny każdy bimber z nich woli. Wspomnienie jednej doby, ówczesnej 11-latki, w okupowanym w czasie II wojny światowej Opatowcu. Losy wojenne rzuciły rodzinę Krajewskich, a właściwie mamusia z trzema córkami, Ireną, Janką i Basią, które w opisywanej dobie miały lat 17,5, 14, 11 oraz dwumiesięczny synek Andrzej, do Opatowca. Był 28 lipca 1944 roku, około godziny 15. Jest piękne, ciepłe, słoneczne popołudnie. A że mieszkamy w rynku, w domu państwa Zossel na pierwszym piętrze, więc mamy rozległy widok. Akurat z Błoń wracają całymi stadami gęsi i kaczki. Wydaje się, że to taki miły, spokojny obrazek, który natychmiast jest zakłócony wjazdem z drugiej strony rynku bardzo wielu furmanek z Ukraińcami w niemieckim wojsku. Momentalnie nastąpił nieopisany chaos. Zmieszane odgłosy żołdaków, przestraszonego ptactwa, rżenie koni i ten strach, który sparaliżował ludzkie serce. Pierwszą ofiarą padł Tadeusz Zossel, który wychodził z rowerem z podwórka. Wrzucono go na wóz, który odjechał w stronę Wisły. W krótkiej chwili żołdactwo rozpełzło się prawie po całym Opatowcu. Rozstawiono karabiny maszynowe w różnych punktach, między innymi przy domu państwa Zossel, w którym mieszkaliśmy. Dość szybko rozpętała się regularna walka z partyzantami, którzy przybyli na pomoc mieszkańcom. Przerażeni zebraliśmy się wszyscy domownicy w małym pokoju na parterze. Było kilka kobiet i dzieci, w tym dwoje niemowląt. Był z nami jeszcze jeden młody mężczyzna, Fredek Zając, który ze względu na swoje chore nogi nie mógł uciekać. Nadchodząca noc była tragiczna. Cały czas strzelanina, dookoła pożary. My wszyscy na podłodze, a pod łóżkiem przerażony chłopak. I co jakiś czas wchodzi do nas jeden z żołdaków, zapala zapałkę i pyta, czy jest tu jakiś mężczyzna? Mówimy, nie ma. Jednocześnie szczelnie zasłaniając własnymi ciałami prześwit spod łóżka. I tak całą noc. Nad ranem nastąpiła cisza. Wszyscy posiadaliśmy na łóżkach, a Fredek Zając schował się do piwnicy. Przerażeni. Oczekujemy końca tego koszmaru, nie wiedząc, że najgorsze przed nami. Około godziny 10, 29 lipca 1944 roku, słychać kroki zbliżającego się żołdaka. Wszedł w drzwi, popatrzył i machnął automatem w stronę mojej siostry Ireny. Biedna wstała. Podniosła torebeczkę z dokumentami. On znowu machnął automatem, by wyszła. Wyprowadził do pomieszczenia pani Kazi Zając. Moment. I słychać rozpaczliwy krzyk i jednocześnie serię z automatu. Następnie wyszedł i podpalił stodołę. W chwili, gdy siostra krzyknęła,
Mama straciła przytomność i właściwie nigdy nie wróciła tak naprawdę do świata żywych. Opieka nad mamą, maleńkim dzieckiem, nieżyjącą siostrą, pozostała równie zrozpaczonym dziewczynkom 14-11 lat. Zamordowana to człowiek Armii Krajowej, niespełna 18-letnia Irena Lidia Krajewska. A życie trwa nadal. Spisała Barbara Krajewska-Sagan. Irena Lidia Krajewska, pseudonim Lilka, łączniczka, stopień strzelec, oddział 4 batalionu 120 pułku 106 dywizji Armii Krajowej. Urodzona 28 grudnia 1926 roku we Włocławku. Zmarła 29 lipca 1944 roku w Opatowcu. Panie majorze, tutaj jest jakieś dziecko. Bajalem respekta kapitan Aba Osweichem Kuntem. Do wieczór panu. Z przykrością chciałbym powiadomić, że rekwirujemy parowiec. Oznajmia stanowczo major Kruk. Lila, spisałaś się na medal. Twoja szybka reakcja uratowała profesorowi życie. W urzędzie gminy pracował szpicer, który donosił Niemcom. Dobrze, panowie. Tak jak wcześniej wspomniałem, znaleźliśmy się w stanie wojny. Wszelkie dobra materialne ludności cywilnej zostają zarekwirowane dla obrony ojczyzny. Hauptmann Gize. Ich verstehe. Solistes. Solistes u was Kepla. Wysuka. Na widok dziewczyny nie ukrywa swojego zdziwienia. Rozumiem. Czekam. Do usłyszenia. Mówi do słuchawki, po czym ją odkłada. Co się stało, Lilko? Pyta zaskoczony. Bartek! Niemcy! Gdzie? Z dziewczynkami? Czyli mam zrozumieć, że na pokładzie parowca znajduje się jeszcze kobieta z dziećmi? Tak jest, panie majorze. Na dole w kajucie jest moja żona z córkami. Właśnie rano mieliśmy wracać do domu. Dziewczynkom kończą się wakacje. Wakacje? Jesteśmy w stanie wojny, a pan mówi o wakacjach? Wiem do cholery. Dlatego natychmiast trzeba wysłać łącznika z meldunkiem o zbliżającym się nieprzyjacielu. Dosyć wy! Chory wbyty was! Do mene! Nie, proszę pana. Tylko dzieci i kobiety. Jakż to tak, to my wbijemy was! Stojaty! Stać! Lila się zatrzymuje. Ozyrnicja! Brinzide defanen inhelp ana stundent sumija Wincent Krajewski! Bealem respekt! Aber ich habe hier basegen! Els erste setzen wir das Dorf in Brand!